Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Immunobon, preparatu wspomagającego pracę układu odpornościowego. Spadek odporności staje się tematem naszych rozmów zwykle na początku jesieni. Dlatego, że właśnie wtedy zaczynamy chorować, bądź zaczynają chorować nasze dzieci, bądź też nasze wnuki. Spadek odporności cechuje się tym, co pokazało Europejskie Towarzystwo Odporności. Mamy te cechy na planszy, ale możemy się też kierować tak zwanym zwykłym chłopskim rozumem. Chłopski rozum mówi nam tak, że gdy często chorujemy, to nasza odporność jest niska. I to jest prawda. Ale druga taka ważniejsza cecha to infekcja wnika w nasz organizm. Czyli na przykład mamy katar i on nie kończy się po 5 dniach, tylko kończy się zapaleniem zatok. Bądź też mamy zapalenie gardła i ono wikła się nam zapaleniem krtani, zapaleniem ostrzeli bądź zapaleniem płuc. Gdy infekcja wnika w nasz organizm, świadczy to o tym, iż odporność nasza jest zbyt słaba. Ona pozwala na to i musimy ją wtedy zbudować. Jakie czynniki wpływają na to, iż mamy dobrą bądź złą odporność? Musimy o nich wiedzieć, dlatego że te czynniki należy eliminować z naszego życia. Na część z nich mamy wpływ. Takim czynnikiem najbardziej obniżającym odporność jest stres. Tak, proszę Państwa, może komuś się wydawać, że jak stres i odporność, ale zwróćcie Państwo uwagę, jak często po dużym stresie chorujemy, jak często pojawia się opryszczka, zapalenie gardła, bądź też inne bardziej poważne schorzenia. Drugim takim czynnikiem jest to, czym się żywimy, czyli na przykład stosowanie tych produktów typu fast food może spowodować, iż mimo że będziemy otyli, będziemy jednocześnie niedożywieni, bo te produkty nie mają żadnej wartości albo bardzo niewielką. Więc to, czy się żywimy dobrze, to, czy mamy wysoki poziom stresu. Musimy też pamiętać o tym, że chłód zmniejsza odporność, że pewne leki powodują, iż zaburza się stan naszej flory jelitowej, czyli bakterii, które tam żyją i przez to mamy również spadek odporności, czyli antybiotykoterapia, leki stosowane w przypadku zgagi. To są substancje, które mogą naszą odporność obniżyć. Gdy będziemy dbać o to, aby się dobrze odżywiać, dobrze wysypiać, mieć mało stresu, rozsądnie stosować leki, bądź też inne czynniki, o których Państwo widzicie na planszy, wtedy będziecie mieć Państwo wysoką odporność. Ale są też zioła i inne naturalne produkty, które mają wpływ na naszą odporność, ale o tym za chwilę. Pierwszą rzeczą, o której chciałem powiedzieć, proszę Państwa, to właściwe odżywianie. Ono powinno być na tyle dobre, aby to, co żyje w naszych jelitach, nasze bakterie, miały się dobrze. Bo jak się okazuje, jak pokazują aktualne naukowe badania, stan naszej flory jelitowej odpowiada za naszą odporność. Gdy mamy dobry skład flory jelitowej, która jest odżywiona na przykład błonnikiem, naturalnymi produktami, to wtedy nasza odporność jest na wysokim poziomie. Ale również produkty spożywcze, takie jak miód, bądź też inne produkty z ula, mają duże znaczenie dla naszej odporności. Znakomitym surowcem, który poprawia odporność, jest propolis, czyli kit pszczeli. Znakomitym stymulantem odporności jest pyłek pszczeli, bądź też mleczko pszczele. Wszystkie te substancje naturalne, będące pochodnymi ula, są znakomitymi stymulantami odporności. Także zioła. Najlepszym, najsilniejszym stymulantem odporności, najlepiej udokumentowanym, może tak to powiem, jest jeżówka purpurowa. Kwiat, korzeń bądź ziele jeżówki purpurowej, czyli echinacei, jest właśnie znakomitym stymulantem odporności. Ale stosując jeżówkę, trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Otóż nie wolno jej stosować ciągle. Ona musi być stosowana pulsacyjnie, czyli 7 do 10 dni terapii, 3 tygodnie przerwy. 7 do 10 dni terapii, 3 tygodnie przerwy. Możemy tą terapię kontynuować kilka razy. Ja często zalecam na początku jesieni, wrzesień, październik, 2-3 sesje terapeutyczne po 7 dni z odstępem 3-tygodniowym, preparatami jeżówkowymi i one znakomicie wpływają na budowanie naszej odporności. Właściwy poziom naszej odporności ma kardynalne znaczenie dla naszego zdrowia. To nie tylko chodzi o to, aby nie chorować na zapalenie gardła czy infekcje dróg moczowych. To także ochrona przed nowotworami. Wysoka odporność to rzadsza choroba nowotworowa. Zatem dbajmy o tę odporność, dlatego że dużo możemy zrobić sami.
ona w dużej mierze zależy od naszego stylu życia i właściwych ziół właściwie używanych. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Immunobon, preparatu wspomagającego pracę układu odpornościowego.